W 2007 i 2008 roku najwięcej udzielono kredytów hipotecznych, więc właśnie mija nam 10 lat od momentu, kiedy właśnie taka duża grupa Polaków zaciągnęła tego rodzaju kredyt. No i niestety po tych 10 latach to zadłużenie jest dużo, dużo wyższe niż w momencie, kiedy dług był zaciągany, bo przeciętny kredyt w 2007 roku, kredyt we frankach to było około 220 tysięcy złotych, a teraz to zadłużenie mimo 10 lat spłaty jest o 50 tysięcy złotych wyższe. Co ciekawe, te osoby, które wtedy wybrały kredyty w złotych, one mają o 50 tysięcy złotych zadłużenie niższe, więc można powiedzieć, że ta różnica aż 100 tysięcy złotych w tej chwili wynosi. Główny problem to oczywiście to, że wciąż wysoki bardzo jest kurs franka szwajcarskiego i on utrzymuje się na poziomie powyżej 4 zł. Też nie pomaga to, że co prawda złoty się co prawda nam umacnia w ostatnim czasie, ale nie pomaga to, że też frank szwajcarski ostatnio jest też zyskuje na wartości w stosunku do euro, więc no, ten kurs franka jest ciągle dość wysoki. No i też frankowicze raczej nie mogą liczyć na jakąś ustawę, która pozwoliłaby przewalutować te kredyty po kursie korzystniejszym od obecnego. Właściwie teraz jedyna szansa jest na to, żeby uzyskać częściowy zwrot spreadów i trwają prace nad taką właśnie ustawą. No ale w ostatnim czasie właśnie pojawiły się informacje, że mniej więcej za miesiąc dopiero będzie podjęta decyzja, co dalej z taką właśnie ustawą, więc no, trzeba znowu uzbroić się w cierpliwość. Na pocieszenie można powiedzieć, że choć zadłużenie tych osób, które 10 lat temu zaciągnęły kredyty we frankach jest dużo, dużo wyższe niż w momencie zaciągania, to ich raty, przynajmniej jak dotychczas, w sumie one są niższe niż w przypadku osób, które wtedy wybrały taki sam kredyt, ale zaciągnięty w złotych. No ta różnica może nie jest jakaś bardzo duża. 7,5 tysiąca złotych mniej dotychczas ci frankowicze zapłacili, ale też należy podkreślić, że to dotyczy tych osób, które no, na początku 2007 roku się zadłużały, a wtedy ten kurs franka jeszcze był dość korzystny, wynosił około 2,40 zł, a później już w kolejnych miesiącach 2007 i 2008 roku no, ten kurs był już niższy i najniższy jego poziom to było nawet nieco poniżej 2 zł, więc za chwilę w kolejnych miesiącach tą dziesiątą rocznicę będą obchodziły kredyty, w przypadku których no niestety, ale ta różnica w wysokości rat będzie już korzystniejsza dla osób, które zadłużały się w złotych, a nie we frankach. Więc no jest jakieś pocieszenie, ale tylko jeżeli chodzi o wysokość rat, ale to jest pocieszenie też chwilowe, dlatego że jeżeli spojrzymy na obecną wysokość rat, no to niestety te raty w przypadku kredytów w złotych są około 290 zł niższe, więc te 7,5 tysiąca oszczędności, no niestety, ale ono zniknie w najbliższym czasie. No i też właśnie dotyczy dość wąskiej grupy osób, które zadłużyły się na początku 2007 roku, więc no, jest pewne pocieszenie, ale niestety tylko chwilowe.